I kolejne zdarzenie kryminalne dotyczące oszustwa przez internet. Mieszkanka powiatu kościerskiego postanowiła sprzedać opony przez internet, a straciła ponad 3000 zł. Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosiła się 68-letnia kobieta, mieszkanka miasta Kościerzyny, i zgłosiła oszustwo. Oszustwo polegało na tym, że wystawiła ona na sprzedaż na jednym z portali opony od swojego samochodu. Bardzo szybko skontaktował się za pośrednictwem komunikatora oszust, który wyraził chęć kupna. Przysłał kobiecie poszkodowanej link. Kobieta zalogowała się na ten link, podała wszystkie swoje dane odnośnie konta i niestety straciła blisko 3000 zł. Tutaj apel do wszystkich osób, które korzystają z internetu, jeżeli chodzi o sprzedaże. Przypomnę tylko, że kiedy chcemy sprzedać, wystarczy tylko, żeby podać swoje konto, numer konta, a nie dane do logowania na konto. Pamiętajmy o tym, jeżeli sprzedajemy, warto podać tylko numer konta dla osoby, która chce kupić. Jeżeli pieniądze zostaną przelane, wtedy dokonujemy sprzedaży tego sprzętu. Nigdy prosiłbym Państwa, żebyśmy nie korzystali właśnie z takich rzeczy, że logujemy się na ten specjalny niby link, gdzie podajemy wszystkie swoje dane. W tym przypadku kobieta straciła blisko 3000 zł. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie.